Cześć kochani, witam w kolejnym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem podsumować wszystkie koszty budowy i wykańczania mojego domu. Są to dosłownie wszystkie koszty, jakie udało mi się zanotować. Podejrzewam, że jakiś tam procent mały, powiedzmy 10-15 tysięcy mogłem pominąć z tego względu, że gdy musiałem na przykład wyskoczyć do sklepu i kupić jakiś wkręt, jakąś tarczę czy coś takiego, no to nie wszystkie koszty udało mi się zapisywać. Nie byłem aż tak skrupulatny, ale myślę, że 97-98% tych kosztów wszystkich zapisałem. Dla nowych widzów i dla przypomnienia, jest to dom 140 m kwadratowych. Może obrócę kamerę. Dla przypomnienia, dom 140 m kwadratowych, garaż dwustanowiskowy. Dom jest podpiwniczony pod częścią mieszkalną, czyli piwnica ma około 64 m kwadratowe. Dom jest wykończony. Nagrałem o tym materiał, jeżeli jesteś ciekawy, jak jest w środku wykończony, by móc sobie na przykład porównać koszta, o których mówię, żeby je uwzględnić, to możesz sobie obejrzeć ten materiał. To samo dotyczy piwnicy, jest materiał o piwnicy i o kosztach mniej więcej piwnicy. To wszystko można zobaczyć na moim kanale. Tak samo jeżeli chodzi o ogrodzenie, kostkę i taras. To wszystko jest już zrobione, to wszystko jest w kwocie, którą podam. Specyfikacja domu. Jest to projekt dom w rododendronach 6G2P z Archonu. Dom budowany z Itonga. Strop jest betonowy. Dom ocieplony stropianem 20 cm. Ocieplone poddasze 35 cm wełna, skalna. Okna trzyszybowe, siedmiokomorowe. Dom ogrzewany jest kotłem gazowym, jednofunkcyjnym, kondensacyjnym. Na parterze i na piętrze jest podłogówka. To takie informacje, specyfikacja techniczna. A teraz przejdźmy do kosztów. Oczywiście osoby, które mnie śledzą na YouTubie, mogły między wierszami wyczytać, jakie to były koszta, gdzieniegdzie coś tam wspominałem, ale teraz podsumujmy je wszystkie od początku do końca. Zacznę oczywiście od stanu surowego otwartego, tak pokrótce powiem, a później przejdziemy do kosztów całkowitych. Rozpiszę to na karteczce, będzie to fajniej zobrazować. Więc stan surowy otwarty w 2016 roku zapłaciliśmy 160 tysięcy złotych. Była to cena bez położenia dachówki. W 2017 roku zdecydowaliśmy się położyć dachówkę. To było 5 miesięcy od momentu wybudowania stanu surowego otwartego. Oczywiście zamontowaliśmy okna i tak dalej i stan surowy zamknięty skończył się w kwocie 220 tysięcy złotych. Już w 2017 roku zauważyliśmy, że zwlekanie z budową i odkładanie niektórych etapów budowy nie ma kompletnie sensu. Na przykładzie, że za położenie dachówki w 2016 roku od razu z budową pan chciał od nas jakąś tam kwotę X powiedzmy, a już parę miesięcy później doliczał 5 zł do metra, co przy moim metrażu wyszło 1150 zł więcej za ułożenie dachówki na tym dachu. I wtedy już zrozumiałem, że nie ma sensu zwlekanie i czekanie na budowę domu, tylko trzeba robić to sukcesywnie i jak najszybciej tak naprawdę. I już w 2017 roku pod koniec zaczęliśmy robić elektrykę. 2018 to już był typowo stan deweloperski, czyli hydraulika, elektryka, instalacja rekuperacji, podłogówka, posadzki. W 2018 roku też robiliśmy elewacje, balkony. Również w 2018 ocieplałem poddasze, robiliśmy gładzie, malowanie, a w 2019, 2020 i 2021 wykańczaliśmy ten dom. Ale stan deweloperski do końca 2018 roku wyszedł mi 403 tysiące złotych i w tamtym momencie już myślałem, że jestem w domu, że tak powiem kolokwialnie, czyli że już wiele więcej nie wydam, że najgorsze zostało zrobione i tak naprawdę spodziewałem się, że najgorszą kwotę wydaną mam za sobą. No ale nic bardziej mylnego. 2019, 2020, 2021 rok zaczęliśmy wykańczać ten dom, zrobiliśmy kuchnię, podłogi, drzwi, dosłownie 97% można powiedzieć rzeczy w domu zostało w tych latach wykończonych i wtedy kwota zamknęła się
w 665 tysięcy złotych. Teraz doszły jeszcze rolety wewnętrzne, za które zapłaciłem 7 tysięcy złotych, więc można policzyć, że z wykończeniówką wyszło nas 672 tysiące złotych. Czyli wykończenie kosztowało 269 tysięcy złotych, wykończenie tego domu. Jak wykończyliśmy, tak jak wspomniałem, można zobaczyć na moim kanale. Jest to kwota uwzględniająca wszystkie meble, kanapy, stoły, łóżka w naszych pokojach, łazienki oraz niektóre elementy w piwnicy, takie jak drzwi wejściowe w piwnicy, jak rekuperator w domu i takie typu rzeczy. Więc dom, wybudowanie domu z wykończeniem skończyło się w kwocie 672 tysiące złotych. No ale jest jeszcze podwórze oczywiście i jest jeszcze taras, kostka i ogrodzenie, za które zapłaciliśmy 122 tysiące złotych, więc cała budowa mojego domu skończyła się w kwocie 794 tysiące złotych. I zdaję sobie sprawę z tego, że to jeszcze nie są wszystkie koszta, które będę musiał wydać na wykończenie tego domu, żeby był w takim dokładnie stanie, jakim chcemy, dlatego że zostanie mi jeszcze zrobienie zadaszenia nad tarasem, które też nie będzie tanie, umówmy się, zrobienie ogrodzenia na zewnątrz, czyli w koło budynku, trawnik, szopka i pewnie jeszcze kilka takich rzeczy, o których nie wspomniałem. No jeszcze piwnicę muszę skończyć, pralnię w piwnicy dokładnie. Oczywiście nie trzeba tego robić, można położyć tam jakiekolwiek płytki, no ale weźmy to pod uwagę, że chciałbym jeszcze te rzeczy skończyć. No i nie powiedziałem o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii, a mianowicie jest to koszt działki. Nasza działka 1330 metrów kosztowała 124 tysiące złotych. 124 tysiące złotych. Wiem, że wtedy, w tamtych latach, bo kupywaliśmy ją w 2014 roku, delikatnie mówiąc, przepłaciliśmy za tą działkę, no ale byliśmy jeszcze młodzi, napaleni na budowę, nic nas nie powstrzyma, więc za wiele się nie targowaliśmy i kupiliśmy tą działkę za taką kwotę, tak jak wspomniałem. Oczywiście te działki w naszej okolicy są teraz warte znacznie więcej, więc tak jakby patrząc z biegiem czasu, na tym nie straciliśmy, no ale jednak można było to kupić taniej. Czyli łącznie za cały dom, za wszystko, o czym wspomniałem do tej pory, czyli przygotowanie dokumentacji, oddanie domu do użytku, zbiornik na deszczówkę, wszystko, co miałem tylko zapisane, wydaliśmy 918 tysięcy złotych. I tą końcówkę do miliona, czyli 70-82 tysiące złotych, myślę, że będzie trzeba jeszcze przeznaczyć na wykończenie tego domu, tak jak sobie to wymarzyliśmy i zaplanowaliśmy. Tak jak wspomniałem, zadaszenie tarasu, ogrodzenie, ogród, drzewka i tak dalej, szopka, roślinność, piwnica, być może jakaś sauna w piwnicy, o której zawsze marzyłem. I to wszystko się nam zbierze do kupy. Nie jestem już takim optymistą, jeżeli chodzi o tą kwotę, bo zawsze podawałem mniejsze kwoty niż trzeba będzie wykorzystać, no ale w tym momencie wolę się miło zaskoczyć niż znowu nie doszacować. No jak widzicie, kupa kasy. Jaka jest konkluzja? Po pierwsze, gdy zaczynałem budowę domu, w życiu nie spodziewałem się, że będzie to taka kwota. I gdybym na przykład na Twoim miejscu, gdybym zaczynał teraz budowę, też bym się na tym nie skupiał. Nie porównywałbym, nie szukał w internecie za bardzo, ile kto wydał na co, bo każdy buduje w innym miejscu w kraju, każdy buduje w innym momencie, każdy buduje inny projekt, każdy ma inne znajomości, co innego robi sam, co innego wymyśla, że tak powiem. Ja na przykład, gdybym doliczył te wszystkie rzeczy, które robiliśmy w tym domu, czyli ocieplenie poddasza, zrobienie tego tarasu, to już myślę, że oszczędziłem 30 tysięcy tylko na tych dwóch etapach. A jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których pomagali mi mój ojciec, mój teść i których jeszcze ja sam tak naprawdę robiłem, bo jeżeli na przykład nie umiesz wkręcić gniazdka, to będziesz musiał za to zapłacić. U mnie gniazdek jest w domu 190 sztuk. Gdybym ja te wszystkie gniazdka zlecił komuś do wkręcenia, to myślę, że też by tanio nie było. I dotyczy się wszystkich rzeczy,
przy budowie domu, więc koniecznie weź to pod uwagę, gdy będziesz próbował oszacować koszty swojego domu. To po pierwsze, tego bym na pewno nie robił, nie porównywałbym się, nie szukałbym informacji, ile co gdzie kosztuje, tylko chyba bym zaczął budować po prostu, a później bym próbował zarabiać na to pieniądze. Oczywiście, jeżeli masz taką perspektywę na budowę domu, więc polecam nie porównywać i nie szukać informacji w internecie u randomowych osób, ile kto wydał, bo jak widzisz, wiele osób nie bierze pod uwagę, że musiało zapłacić, tak jak u mnie, 4000 na podgrzanie domu w okresach, w których dom był budowany, albo że nie liczą osoby dojazdu na budowę. Ja teraz też nie wliczałem w cenę, bo ciężko jest to, jest to kompletnie niemożliwe w oszacowaniu, ile wydaliśmy na paliwo, na eksploatację samochodu i tak dalej. Więc tego typu kwoty ciężko jest oszacować. I wiele osób też w internecie nie podlicza szczegółowo wszystkich wydatków, tak jak ja to zrobiłem w tym momencie. I dlatego podejrzewam, że wiele informacji na temat budowy domu jest zaniżonych, bo sama budowa domu to nie jest tylko budowa domu, to są jeszcze wszystkie inne dokumenty, projekty, to są wszystkie rzeczy związane z budową domu, wywożeniem śmieci i tak dalej, które naprawdę zbierają się w tysiącach złotych. Teraz powiem swoją opinię na temat tego, czy to jest dobry okres na rozpoczęcie budowy. Jak widzicie, najgorsze mamy za sobą, ceny zaczęły spadać. Cena stali chyba wróciła do ceny sprzed tych wielkich podwyżek. W hurtowniach jest mniejszy ruch, także myślę, że jeszcze poczekałbym z rok i gdybyś chciał, ty drogi widzu, wybudować dom, to myślę, że jest to jeden z lepszych momentów, żeby zaczynać. Albo w tym roku, albo w przyszłym, albo za dwa lata. Gospodarka spowalnia, ruch na budowie jest mniejszy, mniej zamówień. Jest teraz rynek, że tak powiem, pracodawcy. Więc jeżeli ty będziesz zlecał komuś budowę domu, to na pewno będziesz w dużo lepszej sytuacji, będziesz mógł o wiele lepsze stawki negocjować w tym momencie, jeżeli chodzi o robociznę i jeżeli chodzi o materiały budowlane, których ceny, tak jak wspomniałem przed chwilą, spadają. Jeżeli masz jakieś pytania, chętnie odpowiem na je wszystkie, napisz w komentarzu. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć!